Co tu robi tyle ludzi w niedzielę przed południem? Obrazki nawołujące do zostania w ZUS-ie. Czy to jest jakiś protest? Nie, chyba że taki z domieszką hard rocka. I jeszcze ten nóż. Czy jest się czego bać? Spokojnie, to tylko pchli targ. A właściwie nie takie tylko, sprzedających jest sporo, a kupujących jeszcze więcej. Znaleźć można różne rzeczy, które z upływem czasu stały się niepotrzebne. Pomysłodawcą akcji jest Marek Bieniek z Rady Osiedla Śródmieście. Miasto dało zielone światło, więc czas działać. Od godziny 8 do 13 każdy mógł pozbyć się domowych nadwyżek, przy okazji uiszczając opłatę targową w wysokości kilkunastu złotych. Nie wszystko mogliśmy sprzedać, alkohol, petardy czy broń musiały zostać w domu. Póki co uzyskano zgodę na organizację jednego takiego targu, chciano dowiedzieć się, czy pomysł w ogóle się sprawdzi. Docelowo akcja ma być organizowana w trzecią niedzielę każdego miesiąca aż do września. A co sprzedający przygotują następnym razem, tego nie wie nikt. I to jest właśnie urokiem tego typu wydarzeń. Michał Czaplicki, Telewizja Imperium.